Hej, dzień dobry. Znowu filmik, w którym się nie pokazuję, ponieważ jestem ciągle zaniedbany przez budowę. Moi drodzy, chciałem dzisiaj wam nagrać taki filmik z poletka naszego, bo dopytujecie, czy coś się tutaj na tym poletku dzieje ciekawego. I powiem wam tak, no trudno, żeby się działo coś ciekawego, jak to jest piąta klasa, piaszczysta ziemia. Do tego... Co tu było? No troszeczkę obornika było rzucone, ale jak na taki areał, to to śmiech na sali w ogóle. No i liście, tak, więc no, tutaj szaleństwa jakiegoś nie ma. Ale no, pokażę wam co i jak to wygląda. Robiłem wam kiedyś taki filmik o szklarni, że tam wszystko padło. No, odżyły te pomidorki, całe szczęście. Natomiast wtedy, w tym samym czasie, tu wszystko padło na tej... Oj, czekajcie, bo mi jakaś osa normalnie gryzie dziadyga. Tutaj nam wszystko przemarzło i to tak, że jakimś cudem część rzeczy się odratowało. Już wam mówię, co tutaj się dzieje. Jeżeli chodzi o słoneczniki, widzicie dookoła całego poletka mamy słoneczniki. To jest związane z akcją nazistowską SSS. Tak sobie później pomyślałem, że kurna, jaka nazwa. SSS, czyli siejemy 100 słoneczników i po prostu były wysiane. Po co? Dla jaj. To już o tym odcinki są jakby osobne. W każdym razie tak dookoła mamy po prostu słoneczniki wysiane. Niektórzy piszą do mnie, że te słoneczniki wyjaławiają bardzo glebę. Inni znowu piszą, że jednak nieprawda, bo to od korzeni, tam głęboko się ukorzenia i wyciąga różne składniki na wierzch. Tylko oczywiście wypadałoby potem te rośliny tutaj zostawić w formie jakiejś zrębki. Przepraszam. Albo no po prostu zostawić jako tyczki jakieś, nie wiem. No żeby ta materia, która się tu wytworzy, się rozłożyła. No nie będę się na ten temat rozwijał, bo po prostu mamy tak zasadzone dookoła i tam jest wejście koło domu dla murarek. I tyle, a przy okazji w domku dla murarek troszeczkę się tam polepszyło. Mamy kolejną jedną dziurkę tu zaklejoną. Tutaj wszystkie, w trzcinie nic. No nic, o słoneczniku się nie rozwijam, bo nie ma co. Tutaj mamy zbyt małe paliki, ja to wiem, ale na razie innych nie mam. Muszę popodwiązywać pomidory. To są w większości pomidory, które odrosły z tego, co nam poprzemarzało. Po prostu wszystkie rośliny padły na równo z glebą. No tu akurat się nie uratował. A potem od korzenia jednak odbiły jeszcze. No bo tam w tych liściach, w tym widocznie przetrwały. A tutaj są nowe sadzonki, które dostaliśmy. A przy okazji jeszcze tu nadmiar słoneczników też jest posadzony. Nowe sadzonki tutaj mamy i paliki takie, bo ja też oczywiście nie mam kiedy zrobić dobrych palików. No i tutaj też pomidorki mamy posadzone. Tutaj coś jeden się wykopytnął. Ja specjalnie na razie ich nie podwiązywałem, ponieważ mam zbyt małe te paliki i po prostu chciałem, żeby one poczuły wiatr we włosach i żeby się troszeczkę, no tak jakby na grubość zaczęły przyrastać i widzę, że to w miarę się sprawdza, dlatego że tutaj zobaczcie, one nie idą w górę, tylko rzeczywiście tak idą na boki bardziej, tak? No przygotowuję się, żeby się nie połamać po prostu. Ja muszę za chwilę je oczywiście podwiązać, ale jeszcze na razie tego nie robiłem, żeby właśnie nie rosły mi zbyt wysokie, tylko raczej takie mięsiste, dopakowane. No i co? No i zobaczymy, co będzie z tych pomidorów, ponieważ to wszystko są odmiany szklarniowe. To nie są polne pomidory i powinny siedzieć w szklarni, ale jak się okazało, że przetrwały tamte jakoś, to no nie zawracałem im głowy, tylko rosną dalej, bo już są ukorzenione. Część pomidorów, jak myśleliśmy, że wszystko padło i dostaliśmy nowe sadzonki po prostu. Dziękuję bardzo za sadzonki, a tutaj część posadziłem po prostu w tunelu, ale tutaj Agnieszka bardziej gospodaruje, więc nawet nie wiem, co tutaj dokładnie ma za plany, ale były posadzone, nie zmieściły się. Tu mamy kilkadziesiąt pomidorów
tak posadzonych i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Powiem Wam, że głównie mi zależy na tym, żeby ta ziemia zaczęła pracować. Tu nie chodzi o to, żeby były duże zbiory, bo z tak jałowej ziemi to nie wiem, czy w ogóle będziemy mieli jakieś zbiory. Ale dzięki temu, że tutaj, no akurat tu są też wady tego, ale trochę padało, nie musiałem tego tak bardzo podlewać, to ta ziemia już pracuje, już widzicie, te słoneczniki rosną tutaj na piątej klasie ziemi, jeden lepiej, drugi gorzej, tu mamy na przykład piękny okaz, tam jest dalej jakiś taki bardziej lichy, a niektóre to są w ogóle o takie ledwo, no ale jakoś tam rosną i sobie tutaj już ta ziemia po prostu pracuje, już się zawiązują różne związki z grzybami, już tam jest jakiś rozkład materii, już jakieś tam wiązanie czy pobieranie azotu, zależy jaka roślina, no coś już się dzieje i o to chodziło. Tu mamy kolejne, powiem Wam, że nawet tu ogórki były pod agrowłókniną, one wszystkie padły, tu nie ma ani jednego ogórka, który przeżył. Wszystko to są nowe nasadzenia teraz. To nic nie przetrwało. Nawet pod agrowłókniną ogórki były nieduże, były przykryte agrowłókniną, obsypane były liśćmi tak dookoła, żeby nie zmarzły, a i tak zmarzły. Także no niestety, tak to bywa, jak się właśnie jest trochę nadgorliwym i nie spojrzy się na prognozy pogody, tylko się sadzi w zaufaniu do jakichś wyznaczonych dat przemrażania w maju. No ale tak się skończyło to, że kupę roboty wykonaliśmy na marne niestety i trzeba było to poprawić, no ale co jedyne przetrwało? Fasola. Dlatego, że ona była wysiana, a nie zasadzona. I fasola sobie tam rośnie jakoś ukośnie. Tu mamy ogóry właśnie też kolejne jeszcze. Tutaj jest sałata na spółkę z rzodkiewką posiana. Tak Agnieszka tam jakoś z tatą swoim ustalili. Dla mnie to trochę dziwne to jest, bo trochę za dużo tej sałaty, przecież ja nie królik. No ale nie będę się wtrącał. Tutaj jakieś tam cukinie, dynie czy kabaczki to mamy w takich, powiedzmy, rządkach. No i nie ma tutaj, jakby mówię, ja nie mam jakiejś wielkiej nadziei, że będzie się tutaj cudownie działo, dlatego że zobaczcie, to było chwilę wcześniej posadzone, już ma całkiem ładny zielony kolor. Tu widać, że czegoś brakuje w glebie, tak? Posadzone i coś nie zagrało. Dopiero za chwilę one się pewnie znowu zazielenią, jak już tam się dobrze ukorzenią. No ale tu naprawdę nie ma, no nie ma tych składników odżywczych. No jak widzicie tu pioch. O. To jest tylko tyle, że mówię, te liście tutaj, było bardzo dużo liści i do tego troszeczkę obornika. Niektóre sadzonki, tak jak na przykład tutaj chyba, czy tu, to są w ogóle sadzonki, które nam wyrosły przez przypadek gdzieś tam na jakichś grządkach z maliną. Jeszcze, o właśnie, zaraz Wam pokażę, bo jeszcze mi wyrosło, też muszę przesadzić, tylko ja tam dzieciom dom tynkuję. I nie mam na wszystko ani czasu, ani siły, jakby to tradycyjnie już powiedzieć. O, tu kolejne rośnie, jakiś ogóraz chyba, bo tu ja kompostem podsypywałem i podejrzewam, że z tego kompostu tu następne, tu następne, tu następne i tu następne. Super, po prostu lepiej tym wszystkim warzywom tutaj widzę niż tym świeżo zasadzonym malinom, które okazały się, że są trochę kijowate i tylko część z nich wypuściła. Tak jak tam mam też malinę, która sobie daje radę, z tej samej firmy kupiona, tak ta kiepsko. No ale nie będę się rozchodził po całym ogrodzie, bo chciałem tak tematycznie bardziej tutaj zrobić na temat tego poletka. Ono ma około 100 metrów kwadratowych. Wiadomo, że można by było zrobić tutaj, no lepiej to wszystko, no kurczę, w rządkach posadzić. Jakbym nie miał tego słonecznika, to mogę te rządki przecież do końca pociągnąć i sobie tędy wchodzić, prawda? I zawsze to więcej tych upraw wtedy jest troszeczkę, niż jak się łazi po środku. Pomiędzy tymi nasadzeniami już w tej chwili jest troszeczkę lepiej, jeśli chodzi o miejsce, bo na przykład fasola, no to będzie rosła do góry. Ona się nigdy tutaj nie spotka z tą rzodkiewką ani sałatą, także można było te sałaty i rzodkiew bliżej posadzić, a tutaj jeszcze coś dalej więcej. No ale to wszystko, wiecie, to nie jest tak, że wszystko robię ja,
i sobie ustalę w głowie, tylko część robi Agnieszka, część robię ja, część robimy wspólnie. No i tak człowiek tam jedno zauważy, drugiego nie zauważy, no i później jakby można się nauczyć na własnych błędach, że takie rzeczy właśnie jak cukinie, dynie, to trzeba im zostawiać troszeczkę miejsca, chyba że też częściowo można takie pagórki robić, takie podwiązywać. Tutaj niepotrzebnie jest tyle tego miejsca i też uważam, trochę dziwnie to jest w ogóle posiane, bo no chyba, że jakiś drugi plon się, na drugi plon się coś wysieje czy zasadzi, jak już to pójdzie w kwiat prawdopodobnie sałata po jakimś czasie, a rzodkiewka też już nie będzie do jedzenia, to się zwolni miejsce, reszta tych nasadzeń mam nadzieję, że jakoś się tam rozwinie. I mówię, najważniejsze jest to, jeżeli macie takie poletka, jakieś zaczynacie coś na takiej słabej jakości ziemi jak u nas, to ważne jest, żeby w ogóle cokolwiek wsadzić. Nie czekać, moim zdaniem. Nie ma sensu, że tam wezmę to, nie wiem, nawiozę, przykryję, będę czekać 2 lata i w ogóle. Moim zdaniem to nie ma sensu. Oczywiście, jak ktoś ma opracowany dobry plan zagospodarowania tego, no to okej, no to pewnie, że tak. Ale tak dla samej zasady, że trzeba poczekać, aż się ziemia przygotuje. Moim zdaniem najwięcej przygotowuje ziemię właśnie to, że coś na niej rośnie. Że tutaj po prostu nawet jak, nie wiem, byśmy chcieli, nawet utniemy ten słonecznik, zostawimy tam korzenie w glebie i liście na wierzchu, tyczki, łodygi weźmiemy sobie na tyczki, nasiona zabierzemy, a łuby nasienne weźmiemy sobie na kompost na przykład. I później ten kompost tu przyjedzie, tu już korzenie porozbijały troszeczkę, gdzieś tam mówię, te liście jako masa zielona do przykrycia i tak dalej. Tu już żyje, tu już pracuje, tu już się coś dzieje i moim zdaniem właśnie tak najlepiej jest zrobić. No ale to już wedle uznania każdy robi tak jak uważa, że najlepiej. Ja tylko zrobiłem krótką relację, że wzięliśmy się za siebie, żeby tu jednak coś posadzić, ale nie mam nadziei na szczególne zbiory, tylko na to, że po prostu tutaj to pracuje. I tyle. I w przyszłości może zostawimy całkiem takie poletko i będziemy je tak gospodarować jako poletko, a nie jako grządki podwyższone. Zobaczymy. Grządki podwyższone mamy z drugiej strony. Można i tak przecież uprawiać, tak? Trochę ostatnio się wkurzyłem na grządki podwyższone, bo mi jakieś tam gryzonie wszystkie uprawy podjadają. Niestety trzeba by z siatką tutaj zakładać, bo tutaj na przykład w tej grządce były piękne sałaty rosły, a teraz zostały flaki, wszystko pogryzione. Selery mi tam padają też z jakiegoś szkodnika, jakichś takich muszek. Za dużo wilgoci jest, a one się rozwijają w tym jak nie wiem co. Także zobaczymy, prawdopodobnie kiedyś w przyszłości ten tunel to wywalimy, będzie tylko szklarnia. Tu będą grządki podwyższone, takie już specyficzne, a tu będzie pole, a przed szklarnią nie wiem co. Może jakaś studnia tutaj będzie kręgowa jeszcze, nie wiem. Dobra, bo się rozwijam nie na temat w ogóle, a miało być tylko o poletku. No to tak jest jak jest, to jest stan na już praktycznie końcówkę czerwca. No i tyle, wszystko opóźnione. Ale będzie dom stał, będziemy tu mieszkać, będzie łatwiej cokolwiek zrobić, a nie tak z doskoku tylko. Do zobaczenia, pozdrawiam, jak macie pytania, zadajcie, jak nie macie, to odpowiedzcie. Nie wiem, dobra, gadam głupoty. Na razie.